Mówię, że rzadko. Że musi być powód. Można płakać ze szczęścia. Nie będę już jeździć w takim razie na koncerty. Słuchajcie, mieliśmy bardzo wiele obaw o ten przyjazd Kory i dopiero Kora na hasło, że spotyka się z wami, ze studentami uniwersytetu, powiedziała: przyjeżdżam. Brawo. A ten pan po prawej stronie Kory to Mateusz Labuda. Jeśli ktoś myśli, kojarzy z tą osobą, to słusznie. Mateusz Labuda, menadżer zespołu Mano. Pewnie macie do Kory... Młody, zdolny, bardzo młody. Pewnie macie do Kory, do Mateusza parę pytań, więc oddaję wam głos. To jest Piotr Muszyński i jest organizatorem nie tylko tego koncertu, który będzie 4 czerwca, ale i bardzo sprawdzonym organizatorem naszych poprzednich koncertów i dlatego też między innymi z nim pracujemy. Prosiłem Korę, żeby powiedziała to. Prosiłem Cię, żebyś powiedziała to. No, telepatyczne porozumienie. Słuchajcie, dla osoby, która zada pierwsze pytanie, bilet wstępu na koncert po Manam 4 czerwca. Proszę. Proszę, chodź do nas. Ja chciałam się może zapytać Kory, kiedy przyjedziesz do Kołobrzegu? Wszyscy czekamy, nie wiem, nie pamiętam, żeby koncert, naprawdę. Wszyscy czekamy, piękny amfiteatr jest, no i naprawdę. Występowaliśmy w amfiteatrze w Kołobrzegu jakiś czas temu, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale też byliśmy w Kołobrzegu, ale występowaliśmy w takiej bardzo małej kawiarni i ten pan z tej kawiarni mówi, że to było wielkie przeżycie, czy ja tam jeszcze raz nie przyjadę. Na podłodze, właściwie bez sprzętu, powiedziałam, że bardzo chętnie. Taki koncert niby elektryczny, ale de facto był akustycznym koncertem. Bardzo, bardzo małe miejsce. Chętnie przyjedziemy. Czy mamy na trasie Kołobrzeg? W lipcu. Dla osoby, która zada drugie pytanie, też nagroda. Kaseta. Przygotowaliśmy się. Jest kolega, proszę, chodź do nas. Kiedy Kora zagra w Wałczu? Jak ty to robisz, że wyglądasz jak nasza rówieśnica? Pokładam się młodymi ciałami. Jest mi bardzo, bardzo, bardzo miło, naprawdę. Jak jestem na koncercie, to tak nie widzę dobrze publiczności. Tak już. Tak wygląda bilet na koncert zespołu Manam. Proszę. Mamy jeszcze tyle do rozdania. Basia jest w szoku, ja jestem w pół szoku. Świetnie, 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 świetnie. Słucham? W zeszłym roku graliśmy w amfiteatrze i teraz dla odmiany w tym przepięknym chyba... Proszę? 4000 ludzi, jak przyjdę, będę zachwycona. Będę zachwycona. Piękny jest, ja znam zresztą dziedzinę z tego zamku, myśmy tam bardzo, bardzo dawno temu grali. I to jest coś innego. Wybiera się różne miejsca. Jeżeli są takie w mieście, a akurat w Szczecinie tak się zdarza i to jest ewenement, dlatego że nawet Warszawa, Kraków nie mają takich miejsc.
bo jest amfiteatr, który jest duży i piękny. I no, dziedziniec wspaniały. No, na jakim dziedzińcu? My w tej chwili mamy taki projekt, żeby zagrać na dziedzińcu, ale akustyczny koncert, dlatego między innymi nagrywamy akustyczną płytę we wrześniu. Dziedzińcu Wawelu. Boją się bardzo, że skruszy się dzwon z tych gruntów, więc musimy troszeczkę obniżyć te decybele. Ale to jest bardzo mały dziedziniec. No to jest coś, to jest też i odmiana, raz, że to jest odmiana dla nas ogromna, ale wydaje mi się, że dla widzów też, ponieważ oświetlenie tych pięknych murów, które otaczają dziedziniec zamku, no to będzie widowisko, bo te światła my mamy, mamy tego coraz więcej i coraz lepsze. Także to może być bardzo duże estetyczne przeżycie. Ale dzisiaj macie koncert w amfiteatrze, tylko że zimno. Zimno i nie ma czadu. No słuchajcie, mam tu jeszcze kilka nagród. Za pytania. Za aktywność. Za aktywność. Nagrody za uśmiech. Wszyscy się śmieją pięknie, więc ja się odśmiechuję, ale oczywiście śmiałabym się i tak. Natomiast za aktywność, taką małą, małą aktywność. Tu siedzi kolega smutny. Proszę, kolega. No, w przypadku Manamu jakieś płyty, to rzeczywiście pytanie jest śmiałe, dlatego że my tych płyt mamy kilkanaście na rynku, ale będziemy nagrywać uparcie i nie skrycie. Także we wrześniu nagrywamy płytę akustyczną, na której znajdzie się jeden albo dwa nowe utwory. Natomiast przearanżujemy to, co my byśmy w ogóle chcieli nagrać każdą z tych płyt jeszcze raz. To jest takie marzenie zespołu. Niemożliwe, ponieważ na to sobie mógł pozwolić tylko Bob Marley, bo on w nieskończoność nagrywał to samo. I wszyscy go za to kochali. Ja bym też chciała, żeby tak było, ponieważ niewątpliwie interpretacja, aranżacja zmieniają się przez lata i zespół jest, no tutaj powiem nieskromnie, coraz lepszy, ale tak powinno być. Tak jest, że jeżeli się pracuje, jeżeli się lubi to, co się robi, to musi się być lepszym, tym bardziej, że ja jestem amatorem. Ja nie jestem wykształconym człowiekiem muzycznie, tylko jestem totalnym amatorem z iskrą Bożą. W związku z tym przez lata jakby uczyłam się tego wszystkiego i niewątpliwie poziom, który w tej chwili ma Manam, to jest taki, no powiedzmy sobie, dobry. I chcielibyśmy nagrać wszystko jeszcze raz, ponieważ niemożliwą rzeczą jest, żebyśmy weszli do studia i nagrywali to w tej aranżacji, która już była, czyli elektrycznej. Więc robimy to akustycznie, pozwolimy sobie na wybór tych, które najbardziej lubimy, te, które się nadają do tego i we wrześniu będziemy nagrywać na gwiazdkę. Już płyta będzie w sklepach, chyba że się stanie coś złego. Ale to musiałoby się stać coś bardzo złego, czego sobie nie życzymy. Na pytanie pierwsze. Mateusz mówi, że spadnie samolot, bo ja dzisiaj wracam do Warszawy. Samolotem. Słuchajcie, żeby książka była naprawdę szczera i taka, wiesz, do końca i do bólu i naprawdę super interesująca, że po prostu wszyscy by się o nią bili, to ja jeszcze musiałabym pożyć co najmniej 40 lat, żeby... To znaczy, wiesz, to robimy wspólnie różne rzeczy, dlatego że... Słuchajcie, i te miłe, i te mniej miłe, i te takie, powiedzmy sobie, paraartystyczne, ponieważ wszyscy w naszej rodzinie nie lubią tak naprawdę matematyki, w przeciwieństwie do nas. Natomiast oprócz takiej, no, tego, co robię zawodowo, to jeszcze przy okazji się relaksuję. I relaksuję się w różny sposób, między innymi taki, że maluję. Bardzo, bardzo dużo maluję. Gdybym wiedziała, że tak cudownych ludzi tu spotkam, to przywiozłabym wam przynajmniej kamyczki, ale jeżeli obiecacie mi, że zbierzecie takie kamyczki, wam powiem później jakie, oczywiście u was na plaży.
to ja je wymaluję, ponieważ ja maluję tylko i wyłącznie plażowe, morskie kamyczki, które są podobne do wycyckanych dropsy. Bogdan. No, powiedzmy sobie, że powrócił do życia, ale do zdrowia do końca nie. Występujemy w składzie, w którym występowaliśmy na samym początku, czyli to jest skład pierwszej płyty. Zacznę może od naszego, metafizycznego perkusisty Pawła Markowskiego. Dwaj bracia olesińscy, Placho wiadomo, no gra z nami, ja uważam, że w ogóle my stanowimy taki trójkąt boski, to znaczy Placho, Marek i ja. Do tego dochodzi jego brat Krzysztof, który gra na gitarze basowej i nie tylko, w ogóle jest wspaniałym, naprawdę wspaniałym gitarzystą. Kiedyś nas porzucił, ponieważ chciał grać jazz. I rzeczywiście przez całe lata grał jazz, aż w końcu wiesz, uraziło mi się trochę dzieci i doszedł do wniosku, że jednak trzeba grać z manawem. Chwali sobie to teraz bardzo. No to jest taka sprawa, my oczywiście i do tego jeszcze mamy Meksykanina. Bardzo sobie to chwalę, ponieważ jest to niesamowity Dawid, który po prostu, ja uważam, że on, że zawsze taki, który gra na instrumentach perkusyjnych, to może nie do końca muzycznie rozbudowywuje akurat brzmienie manamu, ale na pewno jest to taka dodatkowa, bardzo pozytywna energia na scenie i ja to kocham. Także Dawid to jest, będzie po raz pierwszy zresztą z nami grał właśnie na tej trasie. Także brawo dla Dawida. Meksykanina. Grzybojada. Ja mam pytanie. Kiedy wystąpicie w MTV? Czy planujecie jakąś akcję promocyjną na rynkach zagranicznych? Bo tutaj... Gdzie wystąpimy kiedy? W MTV, na przykład w koncercie Unplugged. Słuchajcie. Otóż... tak się akurat składa, że jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni z taką osobą w MTV, który się nazywa Dougherty, pan Dougherty. On jest odpowiedzialny za artystyczny image MTV i jest przyjacielem naszego domu. On też otrzymał od nas nasze najnowsze wideo Wieje piaskiem od strony wojny, które zrobił Piotr Dumała. I ponieważ był on vacations, więc nie mieliśmy z nim kontaktu, ale wrócił, ma to obejrzeć i będzie zależało od niego, ponieważ to jest dosyć długi utwór, jest znowu po polsku, tak jak kiedyś się ściemnia. I zobaczymy, czy będzie wyemitowany w MTV, ponieważ tam się dosyć zmieniło. Kiedyś raczej od strony artystycznej na to patrzono, w tej chwili MTV jest bardzo komercyjne. W związku z tym wszyscy ci, których my oglądamy w MTV, płacą słoną kasę. Dlatego MTV ma taki kiepski, niestety kiepski poziom. Ale będziemy czekać, no to. Także jedyne, co się może zdarzyć rzeczywiście od strony artystycznej, to jest Piotr Dumała, który zresztą, dlaczego między innymi to wzbudziło takie zainteresowanie, oprócz tego, że jest wspaniałym artystą, no, polecałabym wam zwrócić uwagę na niego, bo to jest cudny facet. Robi niesłychane filmy, wszystko robi ręcznie, on nie używa w ogóle komputerów, to jest tylko on, jego dłonie, jego wyobraźnia i kamera filmowa. Bardzo szlachetna, szlachetny rodzaj sztuki, niesłychanie pracochłonny, on nasz teledysk robił 6 miesięcy, a teraz przymierza się do Zbrodni i kary Dostojewskiego, jak powiedział mi przy stole, że będzie robił 40-minutowy film 5 lat, to żeśmy po prostu wymienili. Bo to jest benedyktyńska praca sam na sam i rzeczywiście on jest oddana do wieczora. Zresztą piękny mężczyzna, czyli jeszcze traci urodę przy tym wszystkim, bo nie może jej nikomu tak specjalnie zaoferować i pokazać. No ale jest niezwykle ta uduchowiona postać, taka, no, lubię takich ludzi po prostu i przebywanie z nim jest przyjemnością. Co jeszcze chcę o nim powiedzieć? To, że on jest autorem takich zajawek w MTV, takich przeróżnych frykowskich, które się ogląda i wiele z nich jest jego autorstwa. On jest autorem też czołówki do festiwalu, które odbywają się w Gdyni, tak? Co roku. To jeżeli jeszcze nie wiecie, kto to jest, to jego jest to też czołówka. Także on jest niesłychanie cenioną postacią na świecie, wiesz, jak to zawsze jest. Najtrudniej być prorokiem we własnym kraju. No, on jest taką postacią rzeczywiście cenioną. O nim się mówi na świecie. Przepraszam, pytanie od samorządu. Ponieważ...
Ponieważ zebrałaś dzisiaj więcej studentów, niż jeżeli przyszło na jakikolwiek wykład, czy zechciałabyś u nas uczyć? Uczyć nie, bo uczenie jest bardzo niewdzięcznym zajęciem, ale przebywać i, że tak powiem, żyć, powiedzmy sobie, wspólnie raz na jakiś czas. To znaczy w sensie takiej czysto ludzkiej wymiany zdań i, że tak powiem, mojego doświadczenia mam ogromne, a przy okazji nie narzucam, bo uważam, że to jakby lepiej w rozmowie, w dyskusji do czegoś dochodzić niż, jak to się mówi, z katedry. To na pewno tak, ale myślę, że to taką funkcję spełniam w swoim życiu przez to, że piszę, bo wydaje mi się, że nie jest to głupie, co robię. A poza tym od czasu do czasu spotykam się z ludźmi, poza tym jestem osobą, która dosyć dużo występuje w telewizji. Jestem bardzo współpracująca z dziennikarzami, a zwłaszcza teraz w tej nowej sytuacji, kiedy się pojawiło na rynku milion pism i w tym milionie pism jest ogromna ilość ludzi, którzy pracują i z czegoś muszą żyć, raczej nie mają takich diet, które pozwalają im jeździć po świecie i rzeczywiście jakieś interesujące czy materiały, czy wywiady zamieszczać w pismach, na to trzeba pieniędzy, więc gdzie oni uderzają głównie? Uderzają zawsze takie osoby jak ja, więc tu i tam jestem. Także podczas wakacji w takich pismach, no co to powiedzieć, stricte kobiecych, ale myślę, że mężczyźni też chętnie zaglądają do tych kolorowych, chociażby z nudów, to trochę się tych materiałów, wywiady plus takie zdjęcia specjalnie robione dla pisma Twój styl i Pani. Także coś tam w ten sposób jakby komunikuje się z ludźmi. Natomiast czasami zdarza mi się szalenie rzadko być na tego typu spotkaniach jak teraz. Bardzo rzadko, za rzadko wydaje mi się. Ale uczyć nie. Czego ja mogę uczyć? Mogłabym ewentualnie mieć lekcję z higieny. Znam mnóstwo przeróżnych patentów, wiesz, co, jak, gdzie, kiedy, wiesz, co czemu służy. Także takich właśnie troszeczkę czary mary, diabeł stary. I tutaj na pewno moja wiedza by się przydała. Także jak chcecie mieć lekcję z higieny ze mną, to bardzo proszę do rektora. Uderzę. Owszem, sama. Tak zwana wysyłka i katalog, co bardzo funkcjonuje na świecie, to jest dla mnie czysta abstrakcja. Ja muszę dotknąć się, zobaczyć, no chyba, żebym miała jakiegoś designera, który zna mnie już dokładniej, po prostu wysyła, ja mogę mu odesłać albo ktoś za mnie, ale ja nie należę do tej sfery posiadaczy i wszystko kupuję, nie szyję w każdym razie. Nie sprawdzają mi się szycia, nawet odszycia. Nie ma w Polsce materiałów takich, jak ja lubię, chociażby moje spodnie. Szukam takiego materiału na suknia, płaszcz nie znalazłam. Słuchaj, więc żeby was tutaj totalnie zdziwić, powiem wam, że nigdy nie słucham swojej muzyki w domu, chyba że jest to reedycja płyty analogowej, tak jak nam się w tej chwili znowu zdarzyło, że wypuściliśmy Mental Tata i wtedy jest to moment, kiedy słuchamy, a cóż tam na tej płycie było. I oczywiście jest to kolosalna różnica, ponieważ polski analog w ogóle nie przynosi 50% muzyki. I to jest wielkie zawsze odkrycie, jak się słucha tego na płycie kompaktowej. I to jest ten jedyny moment. Oraz oczywiście zawsze nasłucham się co niewiara, jak nagrywam. I wydaje mi się, że to już jest wystarczająco dla mnie. Nie słuchamy naszej muzyki w domu. Natomiast to, czego my słuchamy, no to wiesz, długo by mówić, ponieważ nie mam jednego reżysera, jednego autora, jednego poety, jednego malarza, rzeźbiarza. To jeżeli chodzi o sztuki, to wydaje mi się, że wszystko to, co jest piękne, jestem estetką, kocham piękną sztukę, piękną jakąś, żeby było w tym trochę dramatu, żeby było w tym trochę czegoś, co mnie poruszy, ponieważ ja lubię wszystko to, co rusza po prostu duszą i ciałem człowieka, jego umysłem.
Także jeżeli można mówić o autorze, który jest, że tak powiem, najbardziej obecny w naszym domu, to znaczy mamy wszystkie jego dzieła, włącznie z jakimiś takimi totalnymi białymi kulkami krążków, to jest zespół Residence. Natomiast ostatnio słuchamy dużo takich kaset typu śpiew ptaków. Troglodite, troglodite. To jest nasza ulubiona kaseta przy śniadaniu. W każdym razie chcemy zaskoczyć podczas wakacji naszych przyjaciół, jak będą ptaszki śpiewać, a my tutaj, a ten, a tak, albo tak, to tak. Nie, to oczywiście jest w sferze troszeczkę żartu, ale słuchamy też Piazzolli, to jest taki argentyński, wspaniały muzyk, który gra na bandeonie, to jest taki instrument podobny do akordeonu. No jest to super muzyka, to są tanga. Bardzo dziwne tanga. Oprócz tego słucham bardzo dużo muzyki ludowej, bardzo słucham dużo muzyki góralskiej, zwłaszcza bułgarskiej. Bardzo lubię Dead Can Dance. Ostatnio słucham zwłaszcza płyty live i polecam, bo jest piękna. Czego jeszcze słuchamy? Wracamy w tej chwili, jakoś tak się to dzieje, że koło darmy się obraca i my wracamy do muzyki, której słuchaliśmy, będąc w waszym wieku i młodsi. Słuchamy bardzo dużo Majala i to Majala, którego ja nigdy nie słuchałam, bo on zawsze był dla mnie jakiś taki za mdły. I dopiero dzisiaj, po latach, odkrywam, że jest to po prostu przegenialny muzyk. Jedyny biały, który śpiewał bluesa tak, jak że można go porównać, jeżeli chodzi o klasę, o wydźwięk tej muzyki z czarnymi bluesmenami. Oprócz tego słuchamy też, w zależności od pory roku, muzyki klasycznej współczesnej. Bardzo dużo słuchamy Strawińskiego, słuchamy ostatnio Czajkowskiego. Także odkrywam i jakkolwiek trudno by mi było na ten temat dyskutować, ponieważ nie znam się na tej muzyce tak naprawdę. Nie znam się tak dobrze jak na muzyce współczesnej rockowej. To jednak jak się słucha w domu, jak się ma na to czas, to znaczy czas nie siedzę i nie słucham, nie siedzę w fotelu, bo na to nie mam czasu, to jednak odkrywa się piękną melodykę. Ja bardzo lubię melodię. I te melodie odkrywa się na przykład u Czajkowskiego. Jest to piękne, dlatego że to jest po prostu inny czas, który pokazuje, że po prostu to jest nie ma czegoś tak, nie ma czasu jakby, jeżeli chodzi o sztukę. Sztuka po prostu trwa, jest. I wydaje mi się, że powinno się sięgać wszędzie, nawet na oślep, dlatego że jest tyle tego, że zawsze znajdzie się coś dobrego. Zawsze znajdzie się coś, o co się można zahaczyć. Ale jestem przeciwniczką jednego, to na pewno. Jak ktoś mi mówi, że to jest najlepsze i tylko to, ja już wtedy nie rozmawiam. No dobra, powiedziałaś, że znasz współczesną scenę rockową. Mogłabyś ją ocenić? Ale chodzi ci o światową? Nie, o polską. O polską? No, tym nawet wszystkie zespoły, co się tworzą. Słuchaj, no naturalne zjawisko, że... No to do tego całego worka z ziarenkami jeszcze są nowe ziarna i ja jedne bardziej postrzegam, inne mniej. I zespołem mogę powiedzieć, jakie zespoły zwracają moją uwagę, które lubię, prawda, z nowych zespołów. Więc tu was pewnie bardzo mile zaskoczę, bo najbardziej lubię Hej. Potem jest taki zespół, na który też zwracam uwagę. Uważam, że to jest świetna propozycja właśnie dla ludzi takich, wiesz, troszeczkę bardziej wyprostowanych intelektualnie. To jest Raz, Dwa, Trzy. Bardzo lubię. Przy czym bardzo lubię Renatę Przemyk, przy czym powiem wam, że ich nie słucham oczywiście w domu, ani nikogo z nich. Natomiast z przyjemnością postrzegam. Nie słucham dlatego, że ja w ogóle już bardzo mało słucham muzyki rockowej. Może dlatego, że ja się na tej muzyce w pewnym wieku jakby podniosłam, wychowałam, strasznie dużo dla mnie znaczyła. I teraz odkrywam wszystko to, co mi umykało przez całe życie, a jest tego cała masa. Ale jakby mogę ocenić w sensie takiej wartości dla mnie, prawda, to co jest, to dla mnie są jakby propozycje w pewnym sensie już za proste, jeżeli chodzi o te zespoły i dlatego ja, ale lubię, to jest co innego sympatia, co innego jeszcze słuchanie, żeby tego jednego z drugim nie mylić, ale jest sympatia duża. Poza tym dla mnie jeszcze szalenie ważną rzeczą jest, ponieważ żyjemy akurat w kraju niedużym,
mamy możliwość obcowania z tymi osobami, prawda? Nawet o wiele bliższego niż z tymi gwiazdami zachodnimi. I liczy się coś takiego jak osobowość człowieka, jego emanacja, czy on jest miły, co za tą jego twórczością się kryje, ponieważ muzyka rockowa to jest muzyka, która się opiera na wiarygodności. Tam coś, tam nie ma miejsca na blef. Owszem, można przyblefować i można, wiesz, oszołomić człowieka, można go może jakieś tam na niwie mody, ale tak naprawdę to, co się w muzyce rockowej liczy, to jest osoba. Jeżeli ta osoba jest, to cała reszta jest akceptowana. Jeżeli nie ma, to chociażby nie wiem, co się działo, ta osoba dla mnie nie istnieje. I ja zwracam bardzo dużą uwagę, jak się prezentuje w telewizji, zwracam ogromną uwagę, co mówi, zwracam ogromną uwagę, jak się śmieje, jak się rusza. Niesłychanie dużo rzeczy jest dla mnie istotnych, żebym ja mogła postrzec osobę i jednocześnie ją zaakceptować, polubić. Więc to, co jest szalenie ważne, no, żeby oni się dawali lubić, prawda? No, to jest niesłychanie ważne, bo w końcu, umówmy się, nie stwarzamy świata na nowo. My wprowadzamy coś. Coś powinno się jednak wprowadzać pięknego i miłego w życie, ponieważ no, widzimy, jak się to wszystko dzieje, prawda? No, smutków już jest dość, brzydoty jest jeszcze więcej. W związku z tym to, co ludzie, na czym się powinni skupiać, to na tym, żeby samemu być pięknym i tworzyć piękno wokół siebie i przesyłać po prostu jak takie złote, ładne strzałki. Ponieważ uważam, że została bardzo spłycona i zwulgaryzowana, nie tylko u nas, ale wszędzie na świecie. Natomiast wierzę w sny i jest to dla mnie niesłychanie ważna sfera mojego życia. To jest po prostu nie do słuchania, moim zdaniem. A powiedz, jak tworzysz? Czy rano, wieczorem, w nocy, czy po prostu jakieś kreta wypali? Róże pisałam bardzo wcześnie rano, bardzo, bardzo wcześnie. Wstawałam gdzieś tak godziny 4-5, wtedy kiedy wszyscy spali. I to jest taki też nastrój inny, prawda? Bo ja uważam, że że ludzie powinni sobie odmieniać w życiu takie utarte, żyjemy w utartych schematach. Ktoś powiedział, że dlatego zostawił kartkę, że dlatego się powiesił, bo już mi butów wiązać codziennie rano. Ja to doskonale rozumiem, że w pewnym momencie człowiek sobie zdaje sprawę z tego, że właściwie, wiesz, mija dzień za dniem, no wstajesz, że no robisz to. I właściwie wydaje się, że następnego dnia zdarzy się coś nadzwyczajnego, a tymczasem nie, znowu wstajesz, no już się musisz umyć zęby, musisz umyć ręce. I w koło Maciej jest to samo. Jest taka metoda, cudowna metoda sufi. To jest metoda arabska kultura, arabska filozofia. Wymyśliła coś takiego dla człowieka i uważam, że to można sobie zaadaptować na co dzień, to znaczy odmieniać. Bardzo dobrą rzeczą jest zmienić sobie rytm dnia, to znaczy nie spać w nocy, a spać w dzień. Jest świetna metoda na przykład dla was, że postanawiacie, że dzisiaj, jutro i pojutrze nie będziecie pisać prawą ręką, tylko lewą, leworęcznie odwrotnie. Na przykład na spacerze przez, nie wiem, tam kilometr jedziecie tyłem. Odwracanie, to brzmi śmiesznie, ale odwracanie po prostu tego utartego schematu jest, albo na przykład umawiacie się, że przez dzień, dwa nie będziecie w ogóle mówić. Jest to taki niesłychany, cudny trening, który bardzo człowieka odświeża. I tak właśnie pisałam płytę o 4 rano, chociaż nie jest to pora, o której wstaję. Na pewno normalnie. A teraz nie jest to od ciebie. Nie, natchnienie to jest coś takiego, wydaje mi się, że no, jakkolwiek język mamy wspólny, to istnieje coś takiego jak koncentracja i pani Wisława Szymborska, która w tej chwili została ponownie nagrodzona i w ogóle będzie chyba pretendować do Nagrody Nobla i gdyby to ode mnie zależało, dostałaby od razu tego Nobla. Ona powiedziała, że ludzie czytają, że czytają mało poezji, ale że jej nie zależy na tym, żeby było dużo ludzi czytających, tylko żeby rzeczywiście ci, którzy czytają, żeby czuli ten, żeby ujrzeli ten kawałek błękitu nieba, jak czytają. Otóż tak czytanie, jak i pisanie poezji wymaga ogromnego skupienia.
To jest taki rodzaj koncentracji, który niesłychany jest też dla treningu duchowego, ponieważ on pozwala człowiekowi odkryć siebie w zupełnie inny sposób. I bez tego skupienia, jak ja czytam na przykład, nim ja zacznę pisać, to ja bardzo dużo czytam poezji. I to wcale nie znaczy, że ja naśladuję, ponieważ no owszem, zdarzało mi się na przykład posłużyć cytatem, wokół którego ja jakby tworzę swoją własną historię, albo cytatem zniekształconym. Natomiast to, dlaczego ja to robię, to jest tak jak takby jakby rozgrzewka przed, nie wiem, dla sportowca, prawda? To są pewnego rodzaju treningi, bo czytanie poezji wymaga takiego samego skupienia jak pisanie poezji. I z normalnego stanu, oczywiście może się zdarzyć, że skoczysz raz, jak ci jeszcze wiatr, wiesz, w plecy zawieje jak fortunie i zdobędziesz mistrzostwo świata, ale jeżeli chodzi o kolejną płytę, tak jak w moim przypadku, to jest pewnego rodzaju trening, ja już się tego nauczyłam. Jeżeli ja chcę, żeby to było wiarygodne, żeby to było piękne, jeżeli ja chcę znaleźć coraz to nowe wyrazy, określenia na coś ciągle jednego, prawda, bo ja śpiewam w gruncie rzeczy ciągle o tym, co się dzieje między mną a mężczyzną. Między mną a przyrodą. Ja kocham przyrodę, wiesz, kocham wody, kocham to, kocham tamto. Chcę to coraz to w inny sposób opisać, jakąś nową historię stworzyć. To jednak no, potrzebne jest to. Oczywiście, że są coraz to nowe wrażenia, prawda? Ponieważ to każdy dzień przynosi nowe wrażenia. Ale i to się gdzieś tam osadza we mnie. Ja nie mam na przykład zwyczaju notowania na kartkach. Są ludzie, którzy notują, ale mnie się... No, chciałabym pracować z tym pracuje Madonna, to ma najpiękniejsze te dyski. Natomiast ponieważ rzeczywiście to jest dosyć trudne u nas, dlatego nie wiem, czy zauważyliście, że właściwie wszystkie moje teledyski to są teledyski koncertowe. Po prostu nagrywamy koncerty i... On jest, tak, on jest niezwykłą osobą i... To znaczy, czy miałam wpływ? W sensie merytorycznym niewątpliwie tak, dlatego że myśmy pewne rzeczy omawiali. To znaczy ja mówiłam mu, co ja bym chciała, żeby, żeby tam czy fruwało, czy biegało. Ale w sumie to jest jego koncepcja. On się oparł o trzech malarzy, o Goje, o Boscha i Bruegla. Dodał do tego jeszcze siebie samego i tak powstał ten teledysk, ale oparł się po prostu na klasyce. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tango, to historia była taka, że byliśmy na koncercie w Toruniu i przyszło dwóch bardzo miłych panów z propozycją, że zostaną sponsorami. Przede wszystkim zaczęło się od tego, że oni będą sponsorami naszych tras koncertowych, ponieważ bardzo trudno jest zrobić trasę koncertową bez strat, bez sponsora, nawet w naszym przypadku, a my gramy w tej chwili koncerty przy pełnych halach, ponieważ koncert jest niesłychanie drogi i za wszystko my płacimy sami. Także te czasy, kiedy to wszystko, wiesz, nie wiadomo kto za to płacił, nie wiadomo czyje było, należą do przeszłości, my wszystko płacimy sami i dobrze jest mieć na trasie sponsora. Ale ponieważ mamy wymagania, bo nie chcieliśmy mieć sponsora alkoholu, nie chcieliśmy mieć papierosów i ani nigdy byśmy zresztą takiego sponsora nie wzięli nawet za bardzo dużo pieniądze, więc wzięliśmy afrodyzjak, czyli czekolady. Oprócz tego, że postawiłam warunki artystyczne, czyli no i to są warunki niesłychane. One zostały spełnione, co widać zresztą w tym teledysku. Przede wszystkim ja jestem tam, kim jestem. Więc nie ma czegoś takiego, że ja udaję kogoś innego. To jestem rzeczywiście ja w całym tym swoim imidżu. No tam na łóżku leżę, ale też na łóżku leżę od czasu do czasu. Więc to jest jedna rzecz. Mieliśmy tam niesłychana, tam była aparatura niesłychanie drogi teledysk. To była aparatura przewieziona z Londynu. To warto było zobaczyć coś takiego, warto było pracować z operatorem filmowym niesłychanym Anglikiem. I jaki to jest niezwykły trud, żeby powstała taka reklamówka, to jest też ciekawe doświadczenie, bo jak się ogląda w telewizji, to myślę, a tam, co to jest? To jest potwornie nieludzko drogie, to jest ponad w ogóle nasze wyobrażenie i niesłychanie czasochłonne i pracochłonne.
każda ze scen, które ja tam występowałam, była ustawiana 6 godzin. W pierwszym dniu zeszłam w ogóle z planu, powiedziałam, bo robiło mi się już słabo, powiedziałam, że chrzanie to wszystko, idę do domu, nie chcę tych pieniędzy, tego sponsora, nic, po prostu zrobiło mi się słabo, to jest tak, było potwornie, potwornie męczące. Ale żeby uzyskać ten efekt estetyczny, bo reklamówka musi być estetyczna, to właśnie taka praca musiała być w to włożona. Ustawianie samego światła, samego jednego tylko i wyłącznie kadru trwało kilka godzin. Ja tam jestem w sumie krótko, w tych scen jest niewiele. A oprócz tego pieniądze i niewątpliwie to jest też argument. Zdyskontować jednak swoją popularność to jest na pewno ważna rzecz. Dlatego, że my pracowaliśmy przez bardzo wiele lat naprawdę za darmo. Także jakiś taki zastrzyk finansowy dla nas, wielkich altruistów, był bardzo przydatny. Wydaje mi się bardzo przyjaźnie. Marek powiedział, że absolutnie nie wyobraża sobie, żeby jeszcze raz stanęła koło niego pani, tu nie wymienię nazwisk, która zamiast instrumentu perkusyjne powie perkusowe, która zamiast coś tam powie coś tam, bo on po prostu traci inteligencję na scenie, no traci werwę, wiesz, no on mówi, że nie może wystąpić z jakąś kobietą, która kompletnie nie ma pojęcia, o czym mówi. Mało jest kobiet, które w telewizji mają pojęcie, o czym mówią, to jest jedna rzecz. A jeżeli chodzi o sferę rockową, to już w ogóle jest totalna klęska. Ona ma na swoim koncie tak zwane ofiary Manamy. No i w naszej historii jest trochę tych ofiar. Między innymi jest to jeden z wicedyrektorów takiej szkoły zawodowej, budowlanej w Warszawie, który sobie wymyślił, że ja będę patronką tej szkoły, bo się zwariował na punkcie. Zwariował na punkcie Manamy, ale potem my z perspektywy czasu myślimy, że on miał bardzo silne ego. I on jakby przez takie zainteresowanie się całej tej szkoły, to mu się tylko brakowało, ktoś mówi, baby z dziadem, ponieważ każdy, kto chciał, mógł w nim jechać. I koza, i piesek, i kotek, i jeden lekarz, drugi lekarz, trzeci, czwarty, 15 tysięcy fanów. Jak był duży autobus, ile mieścił, tyle się ludzi mogło zabrać. A ponieważ byliśmy non-stop w trasie, w związku z tym w pewnym momencie to już tak się, wiesz, jeździło, taki, wiesz, to się mówi, ten błędny statek, statek widmo, co, wiesz, wypuszcza się bandę wariatów, byle dalej od kraju, żeby, Boże, wiesz, nie zakłócali spokoju, i tak to między innymi wyglądało. I on to wszystko wymyślił. On był takim, wiesz, wydaje mi się, działaczem na różne fronty, ale człowiekiem niezrównoważonym psychicznie, ale w sposób, który spotykany jest, wiesz, przede wszystkim na forum publicznym, bo to taka lekka psychopatia. Człowiek, któremu się ulega, który ma niesłychaną łatwość zjednywania sobie ludzi, wiesz, który przez swoją taką nadludzkie takie jakieś, wiesz, zaangażowanie sprawia, że ludzie ulegają, wiesz, no mieliśmy takich parę osób w historii, wiesz, którym ulegali mądrzejsi niż oni sami byli. Także to jest taki rodzaj, wiesz, takiej bardzo demagogicznej, psychopatycznej osobowości, która z jednej strony stoi ci z chlebia, a z drugiej strony wbija nóż w plecy. Ale myśmy byli za bardzo zmęczeni, żeby się tym przejmować. Kupiłam te okulary wczoraj. Najbardziej eleganccy ludzie świata. Oczywiście zachęcam wszystkich do brania udziału w wyborach, dlatego że jak słyszę, że ktoś powie, no nie będę tam. To jest beznadziejne, dlatego że w końcu od nas wszystko zależy, a zwłaszcza od ludzi młodych. Ale na kogo, to nie wiem. To na tym rzecz polega, że chyba nie wiem, czy ktoś z was już dzisiaj wie, na kogo będzie głosował, bo ja po raz pierwszy idę nie za głosem jakby historii, prawda, i pewnych konsekwencji historycznych, tak jak było w przypadku naszego prezydenta, że to była jakby konieczność historyczna i takie fakty należy uznać. Tu nie ma co tego komentować ani w zły, ani przede wszystkim w zły sposób, prawda. Takiego mamy prezydenta i tu jakby powinna się ta historia zakończyć, a następny powinien być już taki, jakiego my chcemy. Tylko czy taki kandydat jest? No, czyli trzeba wybrać najlepszego, bo na pewno nie ma jeszcze idealnego kandydata. Na to jest za wcześnie.
No, rodzi się demokracja i niestety, a dla was to jest genialnie, no, dla mnie troszeczkę gorzej, ale dla was jest genialnie, tylko że ja jestem wolnym człowiekiem i za przeproszeniem jest mi to zupełnie obojętne, kto będzie prezydentem, bo niezależnie od tego, co się w naszym kraju działo, to myśmy swoje robili. Ale niewątpliwie ta doza wolności, którą mamy, to ta sfera wolności, którą w tej chwili mamy, możliwości, no powinna być doceniona i takie, wiesz, gadanie, że kiedyś było lepiej, bo czy się robi, czy się leży, 2000 się należy. Jak coś takiego słyszę, to po prostu, wiesz, krew we mnie wrze. Bo te czasy, czyli to sens komercyjny ma. No ale w końcu nie tylko się sensy komercyjne też liczą. No zobaczymy, jak to będzie w przyszłym roku. Bardzo brzydka jest przede wszystkim ta statuetka, więc jak to ma być teraz rok po roku przyznawane, no to chociaż... Powiedz proszę, skąd wziął się twój pseudonim? To jest słowo, które może wiele znaczyć. Co ono znaczy dla ciebie? Czy ktoś ciebie tak ochrzcił, czy sama się tak ochrzciłaś? Sama się. Skąd się wziął? Słuchaj, to są czasy hipisowskie, takie, wiesz, prawdziwe, fajne hipisowskie czasy, które myśmy jeszcze swego czasu mieli w naszym kraju, czyli lata późne, 60., wczesne 70. Niektórzy z was nie było wtedy na świecie, ja już byłam. Miód i wino piłam. W każdym razie to był w ogóle taki okres, o którym się dzisiaj dosyć dużo mówi, ponieważ akurat pokolenie ludzi, moje pokolenie, mówię o ludziach, którzy działają na niwie artystycznej różnej, prawda? Między innymi Słowodzianej, bardzo pięknie mówię o tym okresie, bo to był taki ostatni piękne wypiętrzenie fuzji kulturalnej w naszym kraju.